gospodarza miejsca, w którym się znajdujemy, pana prorektora, profesora Marcina Moduszka. Drogi panie profesorze, dostojni gospodarze dzisiejszych uroczystości, dostojni goście tej pięknej uroczystości, to wielkie święto naszego miasta Białegostok, ale to także wielkie święto naszej uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę inicjatywę, za tę piękną inicjatywę. Dziękujemy włodarzy miasta za podjęcie tej uchwały, tej decyzji i włączenie naszego pana profesora Jana Szamatowicza do grona honorowych obywateli pięknego Białegostoku. Ma to miejsce 20 lat temu, panie profesorze, w tej samej auli, prawda, w której 20 lat temu otrzymywał pan tytuł honorowego doktora Uniwersytetu, wtedy Akademii Medycznej jeszcze w Białymstoku. Zbieżność miejsc nieprzypadkowa, bardzo się cieszymy. Dzisiaj trochę bardziej bliżej urodzin, kilka dni, także to jego prezent urodzinowy, myślę, że też jeszcze może się wciąż liczyć. Drogi panie profesorze, szanowni państwo, nie musimy państwa przekonywać, jak bardzo jesteśmy dumni z naszego pana profesora. Ten tytuł honorowy, który przyznała ówczesna Akademia, dzisiejszy Uniwersytet panu profesorowi, był tylko tego formalnym potwierdzeniem. Wiemy, że pan profesor był i jest tą żyjącą legendą naszej uczelni. O jego dokonaniach mówiono naprawdę bardzo wiele. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Pamiętajmy, że te wszystkie prace, które pan profesor ze swoim znakomitym zespołem, prace dotyczące rozwoju metod zapłodnienia pozaustrojowego, miały miejsce 40 lat temu. To była zupełnie inna rzeczywistość, również naukowa. My byliśmy wtedy za żelazną kurtyną, oddzielenie od nowoczesnej Europy, od jej metod. I dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, czego dokonali pan profesor ze swoim zespołem, jakimi metodami, jaką pasją, jaką determinacją, do czego doszli, to myślę, że wielu naukowców polskich w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę, pomimo wielu trudności, żyją jednak w zdecydowanie lepszych warunkach i mają zdecydowanie lepszy dostęp do bardzo wielu nowoczesnych metod, a zdecydowanie częściej zrażają się. I gdybyśmy tę sytuację przenieśli 40 lat temu, no to myślę, że to naprawdę było wyjątkowe. Proszę uwierzyć, że my jako medycy tym bardziej oceniamy fakt, w jakich warunkach doszło do ówczesnych odkryć zespołu pana profesora. Bo okazuje się, że ta żelazna kurtyna, która wtedy nas oddzielała, ona nie była w stanie na szczęście przykryć pasji, determinacji, wyobraźni, intelektu. I tak pozostało, nawet wtedy, kiedy ta żelazna kurtyna już opadła, kiedy dołączyliśmy do Europy, cały czas pan profesor i jego współpracownicy stanowili naprawdę wspaniały przykład do przede wszystkim rozwoju pracy naukowej, ale przede wszystkim, a może nawet jeszcze bardziej, tego, by swoje życie zawodowe poświęcać pomocy rodzicom, rodzinom, po prostu pacjentom. I za ten niezwykły przykład bardzo serdecznie dziękuję. Padły dzisiaj również bardzo ważne słowa mówiące o tym, że pan profesor jest człowiekiem wielkiego serca, bo to, że jest człowiekiem renesansu, to wiemy. Solista chóru, również miłości przyrody wszelkiego rodzaju, zarówno pod postacią wędkarstwa, trudno byłoby inaczej, na sztabik, wieczór w końcu, ale jest naprawdę człowiekiem wielkiego serca. Mam ku temu zresztą bardzo osobisty przykład. Nigdy o nim publicznie nie mówiło, bo to rok 99. Zdajemy egzamin z ginekologii, jeden z najtrudniejszych u legendarnego profesora Mariana Szamatowicza. Wszyscy jesteśmy spięci, musimy zaprezentować się jak najlepiej. Jestem w tym gronie tych kilku skazańców, którzy muszą ten egzamin również zdać. No i w pewnym stresie otrzymuję pytanie, już dokładnie nie pamiętam, ale dotyczyło kwestii przed i po 16 tygodniu ciąży. I niestety, chcąc jak najbardziej pięknie i śpiewająco odpowiedzieć, co też uczyniłem, no udzieliłem tej odpowiedzi, która według mnie była naprawdę wspaniała, z tym, że okazało się, że niestety pomyliłem zupełnie okresy, coś, co miało być po 16, ja powiedziałem przed 16. Taki był stres i taki był niestety w tym wszystkim pośpiech. I muszę państwu powiedzieć, drogi panie profesorze, nigdy jeszcze tego nie mówiłem, ale pan wybaczył, dał mi pan drugą szansę. Pomimo tego, że choć odpowiedź była świetna, ale nie na to pytanie, które pan zadał, bo dał mi pan profesor tę drugą szansę i jestem za to bardzo wdzięczny. Może nie byłoby mnie w tym miejscu teraz, gdyby nie łaskawość pana profesora. To rzeczywiście
dowód, szanowni Państwo, tego wielkiej osobowości, wielkim umysłem potrafią także wybaczać. Pan profesor był i jest naszą wielką postacią naszej uczelni. Jesteśmy dumni, że pana profesora mamy i jesteśmy dumni, że pan profesor ciągle się do nas przyznaje. I że wtedy, kiedy kusili pana inni, żeby zabrać z Białego Stoku z naszą uczelnią, pan się na to nie zgodził i tu dzisiaj z nami pozostał. Drogi panie profesorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Teraz głos oddamy przyjaciołom, współpracownikom pana profesora Marena Szamartowicza o zabranie głosu przez pana profesora Sławomira Wołczyńskiego. Panie przewodniczący, szanowny panie profesorze, serdecznie gratuluję uzyskania tytułu honorowego obywatela Białego Stoku. Ten tytuł naprawdę panu profesorowi się należy. Należy za wieloletnią pracę. Mniej więcej 40 lat temu zapoczątkowana przez pana działalność otworzyła drogę do rozwoju medycyny rozrodu w Polsce. Wtedy, 40 lat temu, postawił pan przed nami bardzo ambitne zadanie. To było wyzwanie. Pan rektor mówił, w kraju była bieda, właściwie nic nie było. Ale to było tak inspirujące wyzwanie, że chyba je wykonaliśmy. W 1987 roku urodziła się Magda i Biały Stok znalazł się na czołówkach wszystkich gazet. Wtedy media absolutnie rozpływały się. Otworzyła się zupełnie nowa droga do macierzyństwa, do ojcostwa w tych parach, które poprzednio nie miały szans. Ale prawda jest również taka, że wtedy również zaczął się taki ostracyzm polityczny, ideologiczny. To też zaważyło na rozwoju polskiej medycyny rozrodu. No ale miejmy nadzieję, że to już jest poza nami. Wtedy i tak pracowaliśmy. To dzięki naszej działalności urodziło się kilka tysięcy dzieci, setki białostoczan. Także chyba my wykonaliśmy swoją robotę, panie profesorze, zupełnie dobrze, pod pana kierunkiem. I za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że mieliśmy szansę pracować pod pana kierunkiem. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu kolejnego ze współpracowników i przyjaciół pana profesora Waldemara Kuczyńskiego. Uważał, że nie tylko ten jest niewdzięczny, to zadoznane dobrodziejstwo odpłaca złym słowem, czynem, ale także i ten, kto przemilcza i skrywa łaski, wdzięczność ukrywając i pogrążając w zapomnieniu. W takim więc dniu, gdy włodarze Białego Stoku doceniają zasługi profesora Mariana Szamartowicza, czyniąc go honorowym obywatelem miasta, pobudzam swoją pamięć, aby powiedzieć Państwu, kim był dla mnie profesor, nasz stary, jak wpłynął na moje życie i to nie tylko zawodowe. Znamy się prawie 50 lat. Nasz pierwszy kontakt, profesor jest prorektorem do spraw studenckich. Ja, studentem drugiego roku, organizujący młodu stałkowy studentów we wsi Broszówka, prowadzony. Profesor wizytuje, a ja narzekam na świąteczne warunki. Profesor spytał, a kto to zorganizował? Wtedy dowiedziałem się, że jeśli czegoś się podejmujesz, to za wynik odpowiadasz. Jeśli nie masz rozwiązania problemu, to nie masz prawa kajdać. Po 10 latach zdaję egzamin z ginekologii położnictwa, podobnie jak pan rektor. Profesor jest moim egzaminatorem i zadaje mi pytania, na które odpowiadam. I już egzamin ma się po końcowi, gdy profesor zadaje mi niewdzięczne.
potem dobijanie zrozumiałymi terminami takimi jak onikoastenoteratus oospermia. Próbuję się pyłkać, ale profesor kosztuje, że mnie ma. Myślę, że oblałem, a profesor mówi, że docenił ten problem i postawił dobrze. Po latach okazało się, że niepłodność męska będzie ważną częścią mojej drogi zawodowej i naukowej. Po 15 latach zostaję niechcianym asystentem profesora, który otrzymał mnie w spadku po poprzednim kierowniku kliniki. Myślałem, że nasze drogi się rozejdą. Spotkany jednak na schodach mimochodem zapytał mnie, czy damy radę współpracować ze sobą przy nowym projekcie, że czeka mnie płot nieprzespane noce i łzy. Pana związało na kolejne 30 lat, a mnie nauczyło, że stawianie wyzwań, wspólny wysiłek, pokonywanie przeciwności pozwalają przełamać wszelkie uprzedzenia. Oczekiwania profesora Szamatowicza w stosunku do współpracowników, czy to przy uszu chorego, na sali operacyjnej, w trakcie zajęć ze studentami, czy w laboratorium, były niezwykle wymagające. Pewnego wieczora pracowałem nad czymś ważnym i terminowym i traciłem wiarę, że się wyrobię na czas. Wtedy wszedł profesor i poprosił o napisanie jeszcze jednego streszczenia pracy na wczoraj. Wtedy się nie odmawiało szefowi. Jakież było moje zdziwienie, gdy wszystko poszło szybciej i lepiej. Do dzisiaj stosuję tę zasadę. Jeśli myślisz, że nie uciągniesz, to ułóż sobie coś ekstra, to mobilizuj. Takie same wymagania profesor stosował do siebie. Był oddany pacjentkom wręcz bezwzględnie. Był dostępny zawsze, kiedy był potrzebny i nawet gdy wyjeżdżał na ryby, czy był na urlopie. Zawsze mieliśmy z nim kontakt, nawet bez komórek, co dawało mi poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w podejmowanych decyzjach. Nauczył mnie, jak wiele znaczy takie wsparcie ze strony szefa dla chorych, ale też dla współpracowników. Kiedy nam nie szło, kiedy wybuchały konflikty i atmosfera w zespole się psuła, profesor zbierał nas, prosił o zdefiniowanie problemu, wysłuchiwał racji i podejmował decyzje. Po pracy często zapraszał nas do swojego domku letniskowego i wyjaśnialiśmy wszystko czasami do bólu. Po spotkaniu czuliśmy się znowu zespołem, a ja nauczyłem się, że niewyjaśnione problemy tylko narastają. Jedynie szczera rozmowa odbudowuje psujące się relacje. Kiedy odnosiliśmy sukces, nawet niewielki, profesor mógł uświętować. Nie stronił wtedy też od nalewek, które sam wytwarzał z tylko sobie znanych składników. Obdarzony pięknym basem, doskonałą pamięcią do słów piosenek i słabą umiejętnością gry na siedmiostronowej gitarze o rosyjskim stroju, stawał się mistrzem ceremonii i kontynentem. Wspólne wysiady nieraz do rana były chwilami wytchnienia, ale i elementami budowania zespołu. Wzmacniały motywację i inspirowały do kolejnych wyzwań. Profesor pomógł mi odkryć świat nauki, stosował do nauki francuskiego i pomógł w uzyskaniu stypendium zagranicznego. W 1993 roku pojechaliśmy razem na mój pierwszy kongres zagraniczny i od tego czasu uczestniczyliśmy razem w większości najważniejszych europejskich i światowych wydarzeń naukowych na całym świecie. Były to okazje do skonfrontowania się z dynamicznym postępem nauki, wiedzy, medycyny, technologii, co pozwalało nam być ciągle w czołówce zespołów wdrażających najnowsze osiągnięcia medycyny rozwoju. Dużo podróżowaliśmy, mieliśmy ryby na wszystkich kontynentach poprzez łączeniem Antarktydy. Szukaliśmy złota na kole podbiegunowym, bo mały głos nie staliśmy się śniadaniem dla płodnych rybów, kiedy wypadliśmy z balonu w Afryce. Oczywiście profesor zaproponował, żeby pierwszy się poświęcił. Profesor zawsze musiał być lepszy, bardziej kreatywny, co nie zawsze było bezproblemowe. Mieliśmy dużo szczęścia, unikając porachunków rosyjskiej mafii w Włoszech i zainteresowania Afroamerykanów urodą żony w nocy w czarnym Miami. Czy też ratując się przed oskarżeniem o położenie bomby w paryskim metrze. Tak, z profesorem nie było łatwo. Dzięki niemu udawało się często uchronić prawo jazdy przed zakusami drogówki, chociaż zdarzało się też, że musieliśmy się składać na bardzo drogie mandaty, mało wyrozumiałe
niemieckojęzycznej policji. Nigdy nie mieliśmy zbyt wiele czasu, więc często jeździliśmy zbyt szybko, czego oczywiście nie pochwalam. Po wielu wspólnie spędzonych latach nasze drogi się rozeszły. Profesor odszedł na emeryturę, ja odszedłem z uczelni i każdy z nas realizował własne cele, wyzwania i marzenia już osobno. Spotykaliśmy się jednak przy okazji krajowych, zagranicznych spotkań naukowych, w których profesor brał czynny udział. Dzisiaj w dniu tak uroczystym rok profesora wspominam te lata pełne wzlotów i upadków, przyjaźni, gorący i szorstki, zdarzeń wesołych i tragicznych, z życzliwą pamięcią. Odnajdując codziennie obecność profesora w moim życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Na zakończenie chciałbym podziękować profesorowi za jego wkład w moje życie i życzyć Państwu, szczególnie tym młodszym z Was, abyście spotkali na swojej drodze kogoś, kto będzie Waszym mentorem, który nie zawsze będzie miał rację, nie zawsze Was pochwali, nie zrobi tego, czego byście sobie życzyli, ale którego ślady odnajdziecie we własnym postępowaniu z wdzięczną pamięcią. Bardzo. Zamykam punkt drugi porządku obrad. Przystępuję do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta i zamykam 80. sesję Rady Miasta Białymstok.
A tutaj jeszcze, kontynuując wątek sesji specjalnej w sprawie in vitro, honorowego profesora dla profesora Szamatowicza, problem z parkowaniem. Nawet Straż Miejska parkuje swoim elektrycznym Mercedesem w taki sposób. No nie ma gdzie w tym mieście zaparkować przy takiej dużej uroczystości. I zobaczcie, że przebudowują ulicę Akademicką w ten sposób, że też nie będzie gdzie parkować. To te słynne barierki z wybiegami dla koni, podobno niehistoryczne. No, także tak to wygląda. Będzie przebudowana ulica Akademicka. Tutaj ulica Mickiewicza też była przebudowana w ten sposób, że korki, brak miejsc parkingowych, a na to wszystko tutaj spogląda wieżowiec Urzędu Miasta w Białymstoku, który, jak niektórzy mówią, miał zaburzać właśnie tą barokową oś widokową Białegostoku, że historycznie to, jak się patrzyło z pałacu, to nie było widać nic oprócz zieleni. No a teraz jest inaczej. Także to chyba zakończy moją relację z sesji Rady Miasta Białystok. No to jak widać, wzorcowa rodzina. Tam,